Hej kochani, witajcie w ostatnim odcinku Jak Szybko w tym roku. Mam nadzieję, że 2017 był dla Was tak wspaniały jak dla mnie. A jeśli spędzacie tegorocznego Sylwestra w domu albo organizujecie go dla znajomych, to w tym filmie znajdziecie wskazówki na udaną imprezę. Zaczynamy! Powitanie nowego roku to szczególne wydarzenie. To i nad Twoim wyglądem trzeba popracować. Im więcej blasku, brokatu, tym lepiej. Ceki nowa sukienka, błyszczący make-up i burza loków. I jesteś gotowa na imprezę! No dobra, to mamy z głowy, to teraz czas na dekoracje. Polecam Ci przygotować złote girlandy z wypisanym rokiem 2018 i zawiesić je gdzieś w widocznym miejscu w pokoju. Ogólnie stawiam na złoto, ale wystrój jest dowolny. Tematyczne imprezy też są świetne, na przykład w stylu lat 80. albo każdy ma się przebrać za kogoś, kim chciałby być w przyszłości. Możesz wykazać się kreatywnością. Ja nawet szampana obsypałam brokatem. A co mi tam? To jest jedyna taka noc. Trzeba szaleć. Nie może zabraknąć też dobrego, treściwego jedzonka. Polecam Ci na przykład małe kalafiorowe pizzeretki, które świetnie sprawdzą się na przekąskę. Potrzebujesz ugotowany kalafior, kulkę mozzarelli, jajko, rukolę i ulubione warzywa. Kalafiora razem z mozzarellą, przyprawami i jajkiem zblenduj na gładką masę i wyłóż do blaszki wyłożonej papierem do pieczenia. Następnie piecz w piekarniku przez 20 minut w 180 stopniach. Po tym czasie wyjmij, dodaj pozostałe składniki na wierzch i znowu piecz, aż do zarumienienia. Na koniec obsyp liśćmi rukoli. Pyszny posiłek gotowy. Nie zapominaj jednak o słodkościach. Tutaj fantastycznie sprawdzą się kokosowe trufle, które możesz dla dodatkowego efektu zapakować w złotą folię i do jednej wybranej włożyć do środka pieniążek. Fajna, a jednocześnie smaczna zabawa. Kolejna sprawa to napoje, a wśród nich najważniejszy – szampan. Zadbaj o ładnie udekorowane kieliszki. Fantastycznie sprawdzi się tutaj posypka cukrowa, czyli prosty i efektowny sposób zdobienia szkła. Najpierw zamocz kieliszki w soku z cytryny, a potem obtocz w cukrze. Ja dodałam do cukru jeszcze barwniki. Z takich kieliszków wszystko będzie cudnie smakowało. Niezbędne sylwestrowe atrybuty to też ważna rzecz. Zimne ognie to must have, dużo lepsze niż głośne petardy i fajerwerki. Do tego stwórz własne czapeczki imprezowe. Wykorzystaj papier dekoracyjny, sklej boki i na czubku przyklej jakieś pomponiki. Albo wykorzystaj jakieś już kupne opaski. Atrakcje tego wieczoru są bardzo ważne. Postaraj się co godzinę robić coś fajnego albo na każdą godzinę przygotuj torebkę niespodziankę. Napełnij je różnymi przekąskami, gadżetami i otwieraj o każdej pełnej godzinie poprzedzającej północ. W ten sposób czas szybko Ci zleci, a jednocześnie będziesz mieć fajną zabawę. Dobra impreza w dużej mierze zależy od muzyki. Postaraj się wcześniej stworzyć playlistę z samymi hitami. Najlepiej takimi, żeby wszyscy je znali i dobrze się przy nich bawili. Oprócz tańczenia przy dobrej muzyce warto wymyśleć jakieś gry i zabawy. Wypiszcie ze znajomymi na karteczkach po jednym największym waszym postanowieniu. Umieśćcie je w misce, a następnie niech każda osoba wylosuje jedną i zgadnie, kto je napisał. Możecie także powspominać mijający rok, oglądając wasze zdjęcia, filmy, no i z niecierpliwością wyczekiwać następnego roku. I to wszystko na ten odcinek. Życzę Wam, kochani, samych cudowności i oczywiście zabawy do białego rana. Szczęśliwego nowego roku. Buziaki!